Czy wiesz, że są błędy, których popełnienie może zepsuć szkolenie online? Czy zdajesz sobie sprawę, że kilka prostych rozwiązań może ochronić cię przed popełnieniem tych błędów? Czy chcesz dowiedzieć się, na co należy szczególną uwagę zwrócić, żeby twoje szkolenie online było dobre? Jeśli tak, zapraszam na film. 6 błędów, które możesz, ale nie musisz, popełnić w czasie szkolenia online. Dzień dobry, nazywam się Piotr Hensler i jestem trenerem, który od kilkunastu lat prowadzi szkolenia stacjonarne. Prowadzi? W zasadzie prowadził, bo od kilku miesięcy, jak pewnie spora część z Was, przestałem pojawiać się na sali, zdarza się to bardzo rzadko, natomiast większość swojej aktywności edukacyjnej przeniosłem w przestrzeń wirtualną. Uważam, że jest to przestrzeń z przyszłością, uważam, że szkolenia online mają równie, albo inaczej, mogą mieć równie dobrą wartość edukacyjną niż szkolenia stacjonarne, tylko one wymagają innego podejścia. Jakie to podejście? Zobaczycie je, jeśli obejrzycie film, który przed Wami. Zapraszam serdecznie. Pierwszym błędem, jaki można popełnić, ale nie trzeba, przypominam, w kontekście szkolenia online, to jest takie myślenie, że szkolenie online to jest w zasadzie to samo, co szkolenie stacjonarne, tylko że przyczyna do internetu. To jest zdecydowanie nieprawda i pokażę Ci na kilku przykładach. Pomijając już ten najbardziej oczywisty, że nie mamy bezpośredniego kontaktu z osobami uczestniczącymi. Ale co jeszcze? Te osoby też nie mają ze sobą kontaktu. Nie ma takich typowych elementów szkolenia, które budują jego klimat, budują atmosferę, budują relacje, jak przerwy kawowe, jak czas przed szkoleniem, czas po szkoleniu, możliwość porozmawiania, poznania się lepiej, wymienia kontaktami. To wszystko jest sprowadzone tylko wyłącznie do czata i ewentualnie wypowiedzi na forum, do kamery przez mikrofon. Jednak nie da się ukryć, że inaczej to wygląda w przestrzeni wirtualnej niż w przestrzeni realnej. W czasie szkolenia online też inaczej płynie czas. Ten wątek rozwinę dokładniej trochę później, ale teraz tylko uczulam na to, że to, co nam się wydaje, że przy szkoleniu online i będzie dobre, bo sprawdziło się w czasie szkolenia stacjonarnego, to nieprawda. Dołóżmy do tego jeszcze to, że w czasie szkolenia stacjonarnego, na ogół przynajmniej, wszyscy ludzie siedzą w jednej sali zamkniętej, w miarę odizolowanej od świata zewnętrznego. A tutaj? Część ludzi uczy się z domu i ma za plecami rodzinę. Część osób uczy się z miejsca pracy, no i też przychodzą współpracownicy, dzwonią telefony, trzeba na to jakoś reagować albo potrafić się odizolować. Jeszcze inni biorą udział w szkoleniach w miejscach publicznych. Kawiarniach, bibliotekach albo innych miejscach, gdzie pojawiają się jeszcze inne rodzaje przeszkadzaczy, jeszcze inne działania wytrącające ze skupienia, z równowagi, z dyscypliny. Trudno zrobić ranking, które elementy najbardziej wyróżniają szkolenie online od szkolenia offline, ale zwróćcie jeszcze uwagę na jeden bardzo ważny aspekt. Przecież po prostu nie wszystkie aktywności zaplanowane na szkolenie stacjonarne jesteśmy w stanie zrealizować w czasie szkolenia wirtualnego. I tu już nie mówię tylko wyłącznie o elementach takich ruchowo-przestrzennych. Ale przecież nawet takie elementy jak praca indywidualna wymagająca skupienia koncentracji może nie wyjść tak dobrze jak na sali, bo jednak są te przeszkadzacze, są te czynniki zewnętrzne, które powodują, że osobie może być trudniej się skupić, trudniej się zmotywować do tego, żeby w pogłębiony sposób na przykład spojrzeć na swoje doświadczenia albo wsłuchać się w swoje emocje. Natomiast nie chciałbym, żebyście mieli takie wrażenie, że szkolenia online mają tylko i wyłącznie ograniczone możliwości wobec szkolenia stacjonarnego. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Zwróćcie uwagę, że przecież tworzą się też nowe opcje. Na przykład można dać osobom uczestniczącym test interaktywny, którego wynik od razu dostaną. A może po prostu możecie lepiej wykorzystać takie elementy, z których rezygnowaliście normalnie prowadząc szkolenia stacjonarne, no bo na przykład wymagały przeszukiwania zasobów internetu albo skorzystania z programu kalkulacyjnego. No i do tego dochodzi jeszcze całe spektrum działań tylko i wyłącznie do zrealizowania w warunkach wirtualnych, online'owych. Na przykład wykorzystanie gier online. Albo zaprojektowanej bezpośrednio jako edukacyjna gra szkoleniowa, którą ludzie przechodzą od początku do końca i czegoś się uczą dzięki temu. Albo gry online będące elementami bardziej skomplikowanego, bardziej wydłużonego procesu, gdzie stanowią jakiś kawałek edukacyjny albo rozrywkowo-integracyjny. Tego na sali nie zrobicie. Jak uniknąć błędu polegającego na tym, że przenosicie szkolenie offline
do szkolenia online, próbując jak najwięcej z niego wyciągnąć? Zacząć od zera. Przestańcie myśleć o tym, że do tej pory zrobiłem 50 szkoleń zarządzania projektem na sali i teraz myślę o tym, jak to przenieść na przestrzeń wirtualną. Nie. Wróćcie do celów szkolenia, wróćcie do tematyki, którą chcecie przekazać uczestnikom i zastanówcie się od zera, jak to zaaranżować w przestrzeni wirtualnej. Drugim błędem, jaki można popełnić, ale nie trzeba, to jest położenie zbyt dużego nacisku na wykorzystanie technologii. Brzmi dziwnie, bo mówimy o szkoleniu online, mówimy o szkoleniu wirtualnym, ale tak. Oczywiście musimy spotkać się z ludźmi czy na platformie komunikacyjnej, czy edukacyjnej, czy w innej przestrzeni online'owej, ale nie oznacza to, że naszym zadaniem jako osób prowadzących jest bombardowanie osób uczestniczących programami, aplikacjami, narzędziami. Nawet jeśli jesteś fascynatem czy pasjonatką nowych technologii i uwielbiasz poznawać nowe aplikacje, to nie jest powód, żeby osobom uczestniczącym co 10 minut proponować coś nowego. Oni też mają ograniczone możliwości pojęcia nowych rzeczy, a przecież nauka obsługi aplikacji na ogół nie będzie clou twojego szkolenia. Prawdopodobnie pełni ono rolę pomocniczą. Prawdopodobnie zapraszasz ludzi do korzystania z aplikacji A albo B nie po to, żeby poznali, jak ona działa, jak ona wspaniała i do czego można wykorzystać, tylko po to, żeby konkretny cel edukacyjny osiągnąć. A jeśli tego nie robisz, to zachęcam do takiego podejścia. Chcesz uniknąć tego błędu? Bardzo prosto to można zrobić. Zrób sobie oczywiście listę aplikacji, które chciałabyś pokazać osobom uczestniczącym, ale potem przyłóż do tego bardzo surowe, krytyczne oko. Zastanów się, które z nich są niezbędne, żeby osiągnąć cel edukacyjny. Zastanów się, czy któreś z nich na przykład nie mogą być wykorzystane kilka razy. Uproście ludziom takie działania. Uproście im życie, zadbajcie o to, żeby robić tylko to, co muszą robić. Zyskacie dwie rzeczy. Trzeci błąd, jaki możesz popełnić, planując, realizując szkolenie wirtualne, polega na tym, że możesz zapomnieć o tym, że obsługa aplikacji nie jest równie łatwa dla osób uczestniczących, jak dla Ciebie. Chociaż i też to nie jest oczywiste. Bo tak naprawdę ten błąd ma dwa wymiary. Jeden wymiar polega na tym, że Ty sam być może nie umiesz do końca obsługiwać tej aplikacji, do której ludzi zapraszasz. Czasem dotyczyć to może nawet popularnych platform komunikacyjno-edukacyjnych. Zastanów się, czy jesteś w stanie odpowiedzieć na każde pytanie, pamiętając o tym, że prawdopodobnie padną pytania o te sprawy proste, o te podstawowe. Być może dla Ciebie, wytrawnego użytkownika, wytrawną użytkowniczkę platformy X, kwestie jak włączyć kamerę, jak połączyć się z głosem są na tyle trywialne i oczywiste, że nawet nie jesteś w stanie wytłumaczyć osobom wchodzącym, jak to zrobić, bo dla Ciebie to jest automatyczna czynność, a ludzie będą o to pytali. Drugi wymiar tego błędu to jest zbytnia wiara w kompetencje cyfrowe osób uczestniczących i takie przekonanie, że skoro od kilku miesięcy co najmniej jesteśmy w edukacji zdalnej w większości, to że na pewno znamy sposób obsługi różnych platform, aplikacji, programów, narzędzi. Nie róbcie tego założenia. Załóżcie raczej, że wszyscy nie wiedzą, a nie zakładajcie, że wszyscy wiedzą. Zastanówcie się natomiast, jak możecie tę wiedzę uzupełnić, najpierw ludzie z tego nie skorzystają. Być może warto zorganizować spotkanie na kilka dni przed szkoleniem, poświęcone sprawom technicznym. Opowiecie o obsłudze platformy, opowiecie o aplikacjach, jakich będziecie używali, tak, żeby potem na szkoleniu można się było skupić tylko i wyłącznie na tej warstwie merytorycznej, na tej warstwie dotyczącej celu edukacyjnego szkolenia, a nie edukacji o aplikacjach. Być może nie kilka dni przed, a w czasie szkolenia. Pierwszy kwadrans poświęćcie na to, żeby ludzie poznali platformę, na jakiej pracujecie. No i potem odpowiednio kilka minut dołóżcie do tego, jeśli uważacie, że poznanie jakiejś aplikacji jest niezbędne, żeby dobrze wykonywać postawione przez Was zadania. Może warto ludziom wysłać wcześniej linki do tutoriali, filmików, instrukcji, jak korzystać z aplikacji. Zyskacie dwie rzeczy. Po pierwsze, prawdopodobnie oszczędzicie czas, bo przygotowani ludzie nie będą Wam w trakcie szkolenia zadawać pytań, wracać do Was, dopytywać, sprawdzać, upewniać się. A po drugie też wpłyniecie na to, że osoby, zwłaszcza te czujące się mniej pewnie z technologiami, będą się czuły spokojniejsze. Będą czuły się bezpieczniej, będą czuły się pewnie, będą czuły się zaopiekowane. I to też ma dużą wartość w kontekście osiągania celów edukacyjnych, budowania relacji i całego procesu nauki. Czwarty błąd, o którym chcę Wam powiedzieć, to jest utrata poczucia czasu. O tej utracie poczucia upływu czasu można mówić z różnych perspektyw. Oczywiście jedna wersja jest taka, że na przykład robimy prezentację, zakładamy, że potrwa kwadrans, a trwa 25 minut.
No jasne, to się zdarza pewnie każdej osobie prowadzącej, niezależnie od tego, czy jest to szkolenie online'owe czy offline'owe. No tak bywa i oczywiście można ćwiczyć, można sprawdzać, upewniać się, a czasami się z tym pogodzić i tyle. Natomiast tutaj mam na myśli inny rodzaj utraty poczucia upływu czasu, związany bezpośrednio z tym, że pracujecie w środowisku online'owym. Wiele osób uczestniczących w szkoleniach zdalnych mówi o tym, że czas przed komputerem płynie inaczej. Niektórzy mówią o tym, że szybciej, że nagle cały dzień minął i już koniec. Ale jednak większość mówi o tym, że wydaje się, że te szkolenia trwają dłużej. Nawet jak jest ciekawy temat, dobra osoba prowadząca, angażujące treści, współpracująca grupa, to takie wrażenie, że ten czas płynie nie jednak nieco inaczej przed komputerem, dla wielu osób jest silne. Co zrobić, żeby nad tym zapanować? No oczywiście zaplanować odpowiednią długość czasu szkolenia. Jak przejrzycie ofertę szkoleń zdalnych, to zobaczycie, że bardzo dużo z nich trwa 3-4 godziny. Czasem lekcyjne, czasem zegarowe, ale ten rząd wielkości. Nie oznacza to oczywiście, że nie ma szkoleń krótszych, często w formie przedłużonego webinara, albo form dłuższych, 6, 7, 8 godzinnych szkoleń. To, że najwięcej jest tych takich trwających pół dnia, nie oznacza, że jest to na pewno najlepsza wersja, natomiast może oznaczać, że taka jest potrzeba rynku albo z poziomu osób uczestniczących, albo z poziomu osób zamawiających szkolenia. Natomiast wy, jako osoby prowadzące takie szkolenia, zastanówcie się, z kim pracujecie, jaka jest to grupa, czy wasza grupa potrafi długo pracować, długo się uczyć. No i ostatnie pytanie, czy ty, jako osoba prowadząca, czujesz się na siłach, żeby pociągnąć szkolenie przez cały dzień? Jeśli dopiero zaczynasz przygodę ze szkoleniami zdalnymi, to bardzo zachęcam cię, żebyś jednak zaczynał od szkoleń krótszych. Ale oczywiście mogą być różne metody. I jeszcze jeden wątek związany z czasem w czasie szkolenia. Przerwy. W szkoleniach stacjonarnych przyjęło się, że mamy mniej więcej 1,5 godziny pracy i potem około kwadransa przerwy. W związku z tym, że nie przenosimy szkolenia offline'owego 1:1 w przestrzeń wirtualną, możemy zastanowić się nad tym, czy ten układ jest właściwy. Być może wcale nie. Być może warto zrobić sesję godzinne i potem kwadrans przerwy. A może zrobić sesję klasycznie, 1,5 godzinne, ale przerwy trwające 30 minut. A może jeszcze jakiś inny układ. Błąd piąty to jest błąd, który ja sam często popełniam. I nawet znając teoretycznie jego charakterystykę, nie udaje mi się zawsze od niego uciec. Ten błąd można nazwać jak online to online. Czyli jeżeli organizuję szkolenie online'owe i nastawiam się na to, że przez najbliższe 2, 4, 6 godzin pracuję z osobami przez internet, to w ogóle nie wprowadzam do programu żadnych aktywności, które by nie wiązały się z pisaniem na klawiaturze, ruszaniem myszką czy zabieraniem głosu i patrzeniem na monitor. A to jest błąd. Przede wszystkim błąd z poziomu dbania o energię grupy, ale również można powiedzieć o zdrowie grupy, no bo jak wiemy, wpatrywanie się zbyt długotrwałe w ekran nie jest zdrowe dla oczu. Do tego dochodzi kwestia kręgosłupa, pozycji przy komputerze i kilka jeszcze innych możemy czynników wskazać, dzięki którym możemy nabrać, przynajmniej powoli, przekonania, że czasami oderwanie się od tego online'u w online'ie przyniesie różne korzyści. A co praktycznie można zrobić? Czasami to jest bardzo proste działanie. Zadbanie o ruch osób uczestniczących. Być może dojdziesz do wniosku, że przy takim standardowym szkoleniu nie ma przestrzeni na to, żeby osoby uczestniczące zaczęły robić pajacyki, podskoki albo inne takie aktywności fizyczne na szeroką skalę. Ale czemu na przykład nie poprosić osób o to, żeby w jakimś momencie pokręciły głowami? Zajmie to parę sekund, jest przerywnikiem, porusza się trochę szyją, co będzie zdrowe, a oprócz tego moment rozluźnienia może się pojawić. Inny pomysł? Jakiekolwiek szkolenie byście prowadzili, na jakikolwiek temat, możecie poprosić osoby, żeby wstały od komputerów, poszły do mieszkania, w którym pracują, poszli do pracy, w którym pracują, w inne miejsce i poszukały przedmiotu, który się będzie jakoś im kojarzył z tematem szkolenia. No znów, no wartość merytoryczna, edukacyjna tego przedsięwzięcia prawdopodobnie nie będzie jakoś znacząca, ale z poziomu doenergetyzowania, ale też z poziomu integracji, poznania się w ramach grupy, może być to istotny i ważny element. Ale nie chciałbym jednak, żeby powstało takie wrażenie, że te elementy offline'owe w szkoleniach wirtualnych mogą tylko i wyłącznie dotyczyć kwestii integracyjno-ruchowo-energetycznych. Jak najbardziej możecie wykorzystać to też przy zadaniach merytorycznych. Na przykład, jeżeli w czasie szkolenia zależy Wam na tym, żeby poznać sposoby,
w jaki osoby uczestniczące mobilizują się do pracy w warunkach ku temu niesprzyjających. Możecie oczywiście utworzyć dokument współdzielony, w którym każda osoba wejdzie i wpisze, jakiego sposobu ona używa. Albo tworzycie białą tablicę i tam każdy będzie wpisywał swoje przemyślenia, swoje pomysły, doświadczenia. A dlaczego nie poprosić, żeby wzięli ludzie kartkę papieru? Zwykłą, prawdziwą, szeleszczącą kartkę papieru i żeby na niej mazakiem nie napisali, jaki jest ich sposób. I co dalej z tym można zrobić? Wziąć tę kartkę i pokazać do kamery. Tak, to jest mój sposób na to, żeby jak sobie radzę z mobilizacją do pracy. Efekt merytoryczny, ten sam jak przy wpisywaniu informacji w dokument współdzielony czy na białą tablicę. Efekt z poziomu, no właśnie, urozmaicenia, różnorodności, oderwania wzroku od komputera, zupełnie z innej kategorii. Zbliżamy się do końca. Przed nami ostatni błąd, jaki można popełnić, a tego nie trzeba popełniać, przy realizacji szkolenia online'owego. To jest błąd, który ja sam zrobiłem, dlatego z wielkim przekonaniem dzielę się z Wami swoim doświadczeniem, że zarówno taki błąd łatwo popełnić, jak i tym, że ten błąd może być wyłapany i że no, na szczęście żadnych negatywnych konsekwencji nie wywołał, ale warto go unikać na przyszłość. Błąd polega na tym, że niektóre osoby, no właśnie w tym ja, założyliśmy, że skoro spotykamy się w środowisku online'owym, spotykamy się na platformie, gdzie osoby uczestniczące są widoczne, gdzie osoby uczestniczące są podpisane z imienia i nazwiska, to w zasadzie my się już znamy. I robienie rundki zapoznawczej, gdzie ludzie po prostu się nazywają, w sytuacji, kiedy to imię i nazwisko jest widoczne, jest po prostu stratą czasu. Ja tak zrobiłem. Ja tak zrobiłem na jednym ze swoich pierwszych szkoleń online'owych, a przy pierwszym całodziennym. Grupę jako tako znałem, natomiast grupa sama ze sobą trochę się znała, trochę nie znała, więc to był jeszcze dodatkowy czynnik, co spowodował, że moja czujność i moja uważność na ten aspekt oklapła. No i opowiedziałem, co będzie na szkoleniu i przeszliśmy do meritum. Szkolenie się skończyło, zebrałem informację zwrotną, generalnie były pochlebne opinie, że szkolenie ciekawe, że rozwojowe, że przydatne, użyteczne i tak dalej, ale kilka osób zwróciło uwagę i zapytało mnie, ale czemu ty nie zrobiłeś żadnej rundki na początku? Tak bym chciała wiedzieć, z kim miałem pracować. No, nie zrobiłem. I dlatego was bardzo zachęcam do tego, bazując na swoim doświadczeniu, żebyście o tym nie zapominali. Niezależnie od tego, jak macie mało czasu w czasie szkolenia, niezależnie od tego, jak dużo materiału do przerobienia, nie zapomnijcie o tym, ten aspekt poznawczy musi się wydarzyć. On nie musi być bardzo rozbudowany. Idealnie, jeśli masz taką liczebność grupy, że zorganizowanie takiej prawdziwej rundki zapoznawczej jest realne. Ale oczywiście przy 20 osobach, przy 25, to by było bardzo uciążliwe i bardzo żmudne dla osób słuchających. No i tutaj taka gwiazdka i przypomnienie o tym upływie czasu pracy i percepcji tego upływu czasu pracy na szkoleniach online'owych. Ludziom się to będzie bardzo dłużyło. Więc nie róbcie rundek przy 20-25 osobach, ale pomyślcie, jak inaczej osoby mogą się lepiej poznać. Być może warto przygotować kilka pytań zamkniętych, dzięki którym chociaż się nawzajem trochę poznamy. Nie wiem, z pytaniem, kto pracuje w instytucji z kategorii X, z kategorii Y, z kategorii Z. Już choć trochę o sobie wiemy. Albo pytając o zainteresowania, hobby, jeśli chcemy pójść bardziej prywatnymi aspektami. Niezależnie od tej rundki, niezależnie od tego sposobu na takie pierwsze zabranie głosu czy pokazanie się, pamiętajcie o tym, żeby poprosić ludzi o zmianę nazwy użytkownika na imię bądź imię i nazwisko. Niektóre osoby na platformach pojawiają się pod nazwą instytucji, z jakiej przychodzą. Niektórzy pod imieniem i nazwiskiem partnera, partnerki, zależy kto poprzednio korzystał z danej aplikacji. Niektórzy pojawiają się jako nazwa urządzenia, z jakiego korzystali, jakiegoś tableta czy telefonu komórkowego. To jest taka podstawa i poproście o to, żeby tę nazwę zmienili. Druga sprawa, kamery. Jeśli tylko możliwe, poproście o włączenie. Wiadomo, że są sytuacje, kiedy to jest niemożliwe, bo albo ktoś ma kamerę zepsutą, co pewnie się rzadziej zdarza, albo z jakichś przyczyn nie chce, żeby było widoczne, co się dzieje za nim, ale zachęćcie do tego, żeby ta osoba się pojawiła, chociażby na trochę, czy można było ją zobaczyć. Podobnie z mikrofonem. Zachęcajcie ludzi do tego, żeby korzystali z mikrofonu. Napisanie na czacie jest oczywiście wygodne i w różnych sytuacjach się przydaje, ale jeśli nie ma przeciwwskazań jakichś silnych związanych z rytmem pracy, momentem szkolenia i tak dalej,
to raczej zachęcajcie ludzi do tego, że zabrali głos ustnie, a nie pisemnie. To tyle. Przedstawiłem Wam 6 błędów, jakie można, ale których nie trzeba popełnić przy okazji realizowania szkolenia online. Dla przypomnienia, jakie to były błędy. Jeśli unikniecie tych 6 błędów, nie macie gwarancji oczywiście, że Wasze szkolenia online będą wszystkie świetne, niezapomniane i super efektywne. Natomiast jeśli unikniecie tych błędów, to jest duża szansa, że unikniecie głupich wpadek, które niezasłużenie mogą, a może właśnie zasłużenie, które mogą wpłynąć na ocenę Waszego szkolenia. Zarówno ocenę z poziomu takich doznań bieżących osób uczestniczących, jak i ocenę efektywności i użyteczności. Także trzymam kciuki za Wasze szkolenia, trzymam kciuki za unikanie błędów i wszystkiego dobrego.